Cześć. Chciałem Was serdecznie zaprosić na materiał, który dla Was przygotowałem, ponieważ no, uważam, że talia jest naprawdę zacna. Będziemy wychodzili z totalnie opresyjnych sytuacji, do tego rolowali jednostki z Cosimo, więc no, jest troszeczkę zabawy. Jednak niestety no, podczas nagrywania, kurczę, przyłączyłem scenę w OBS-ie, no i niestety ten materiał wyjątkowo będzie bez tej kamerki, tak, po prawej stronie, więc mnie nie zobaczycie, aczkolwiek oczywiście jest komentarz. Postanowiłem jednak, że wrzucę ten materiał, ponieważ, no, tak jak powiedziałem na wstępie, uważam, że talia jest naprawdę zacna, więc z góry przepraszam za problemy techniczne. Następnym razem już kamera będzie na pewno, w sensie, no, po prostu sprawdzę przed tym nagrywaniem. Musiałem pewnie kliknąć jakiegoś binda w myszce, ponieważ, no, sceny w OBS-ie mam obindowane w myszce, więc pewnie przez przypadek kliknąłem. No tak czy owak, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. I miłego oglądania. Trzymajcie się. Hej. Okej, skojatel i to na symbioskę. Dosyć gadania, bierzemy się do roboty. No miejmy nadzieję, że to będzie wersja lojalna. No i tutaj Sirocco nas nie spotka. Wywiura to się może przydać. Dobra, jest Cosimo. Kurczę, nie dobraliśmy Jaskra. Ani Filipy. No Filipę to możemy sobie Filipę możemy poprawić drop. Ale nie dobierzemy już Jaskra niestety. Szkoda, kurczę, tutaj ona i romancja byłaby wręcz fantastyczna. No tutaj jest spore zagrożenie. No i dobra, no też dajmy się przeciwnikowi może rozstawić. Zagramy sobie tutaj troszeczkę na czas. Musisz ją wygnać. Nie widzę innej drogi, panie. Dobra, tu już kulka wykorzystana. Zawsze sobie jedną możemy wygnać z wywióry. Jest to jakaś opcja. Dobra, i teraz tak. Bierzmy sobie Filipę. Schowamy sobie. Chowajmy sobie tą wzmocnioną. Grajmy sobie wysłanniczkę. Ewentualnie coś. O, dobra. No i teraz tak, Jaskra dajemy na górę. Nie wykorzystamy jeszcze Straży Radowida, no mam nadzieję, że on jej nie usunie. Nie, jednak. No, jednak usunął. Polipcia. Tak nie miało być. No Filipy nie chce rzucać. Tu mamy zagranie za 12. Rzućmy sobie Annę. I tak już i później będzie problem, żeby ją wzmocnić. Tutaj runka. No zobaczymy, czy przeciwnik tutaj będzie miał szczęście. Tu jest elfia ziemia Dwan. Ziemia na takich jak ten czeka śmierć. Dobra, to tutaj ten Herover stracił. Bierzemy sobie Maxi. I teraz moi mini.
Kurde, ten zakazany teraz raczej to nie jest dobry pomysł. Wywiórka też nie najlepszy. No chyba, że... Dobra, zagrajmy wywiórkę, usuniemy mu lekcję przyrody. Na wypadek Force Protectora. Obrońcy puszczy, tak zwanego. No i dobra, no jakieś tam smocnionko sobie poszło. I teraz tak. Mamy tutaj 12 punktów. I 21 i później no teoretycznie Filipa nam to robi. Więc tak sobie zagramy. No tak, ale on będzie brnął w to dalej. Nie ma piękniejszego miejsca niż Dolina. Rodzieczka, dobra, okej, ustawmy swoją najromancję. Dobierzmy już machinkę. Na wszelki wielki, schowamy sobie naszą malutką czarodziejkę. I teraz... Tak, Filipy nie chce grać. Filipa się przyda. Zagramy sobie tak. No i no myślę, że on tego raczej nie spasuje, tylko będzie brnął w to dalej, no bo jemu zależy na Lasseju oczywiście. Dobra, jest Simlas. Dobra, no i teraz to spasujmy. Łyczek herbatki. No i teraz tak, no rękę mamy fajną, no bo bierzemy o Neuromancję, Jaskra i Maxi. Więc no tutaj jest robota. No i okej. To zostawiam w spokoju. No i teraz pytanie, czy... Dobra, przeciwnik nie puszuje. Więc my sobie zagramy... Zagrajmy sobie o Neuromancję, skróćmy sobie deck. Zagrajmy tą straż. Życie nam za króla. No i dobra. Ustawimy sobie Maxi, żeby zobaczyć, co tam dobierzemy z Jaskra. Będziemy mogli przykozaczyć troszeczkę, czy nie. Dobra, machiny są mi potrzebne. To nawet spoko. Dobra, spróbujmy tak. Dobrze byłoby dobrać panią Vimeurandrę. To co jest napisane? To jest U czy V? Nie, V. Wim Foundreandra? Dziwne. Magiczne pioruny? Jakież to. Dobra, no i dobierzemy ją. Dobra, więc zakończamy wybór, bo tutaj w sumie mi na niej zależy. To jest piątka. To jest pani Eitna. Dobra, no to tutaj postaramy się to wyczyścić. Dobrze. Akurat tutaj bardzo przyjemne uderzenie ze strony Filipy. Trafiła nasza pani. Teraz tak, no tutaj dwunastka, coś tam mi się może zmienić, ale trochę się boję, że... No dobra, zagrajmy sobie teraz scenariusz. Ciekawe, czy przeciwnik ma Sirocco. Nie ma, bo to jest wersja lojalna. No tak, przecież Eitna się zamieniła w gniew Brukilonu, więc no dobra. Więc no tutaj Sirocco nie będzie. To jest zawsze jakaś przyjemna sprawa dla nas.
Okej. Pauwa. Kurczę, tak ustawię, jakby tu miał być Gezras. Jeszcze jedna kula poleci. Wprzód wpłynie ziemia krwią NC, krwią elfów. No i gitara. Dobra, zróbmy sobie. O. Do drugiego rzędu, czy krwawienie, no ale tutaj też, no tak jak mówię, jaskra, boję się, że tutaj stracimy te 3 punkty. Więc też nie, no krwawienie byłoby dobre. No dobra, zagramy tak. Okej, spoko. Teraz polecimy sobie następująco i walniemy jeszcze 3 punkty. Dobra, no i teraz będzie jaskier. Posimo. Później zagramy sobie jeszcze raz scenariusz. No i może coś z tego będzie. No aczkolwiek, no będzie trudno, no bo jeżeli tam jest Gezras, no tam jest jeszcze potężny Gord. Krąg życia, po prostu. No dobrze, że nie Filipę. Dobra. Dobieramy, zagrywamy Cosimo. No. Spoko. Fajne zagranie. 8 punktów, 2, 10. No, Cosimo za 15 punkcików. To jest nawet przyjemnie. Tutaj zrobiliśmy troszeczkę tempa. Ale to raczej nie wystarczy. Robimy sobie. Cenię sobie własną niezależność. Bo najromancję mamy jeszcze Sirocco. Na coś dużego. Ziemio zduś ogień. Wieprze. Amadriata. No i teraz tak. No chyba sobie. Kurczę, stworzymy. Tarana. Niech to będzie taran. I jeszcze bombardowanie. No i dobra. No i na końcu mamy Sirocco. No i powiedzmy, coś z tego może być. No tam na pewno jest bardzo mocny Gord. Dobra, no to tutaj Gezrasa oczywiście. Gezras to oczywiście out. Teraz tak. 3. No i git. No i zobaczymy, czy jego Gord to zrobi. No on tu będzie wielki. Nie, nie zrobi tego. Nice. Tak, dobrze. Udało się. Okej, no więc całkiem nieźle to się sprawiło. No dobra, no i teraz zobaczymy, jak tam pójdzie na następnej gierce. Dobrze, Nilfgaardzik. No teraz Nilfgaardu jest mnóstwo. Wam powiem, że pograłem sobie troszeczkę. Sprawdziłem sobie meta snapshoty. I ogrywałem ostatnio Zniewolenie pod Nilfgaard, to takie metowe 100%. Tam patrzyłem chyba sobie z teamu Team Elderblood. No to naprawdę, kurczę, to Zniewolenie jest super potężne. Chyba sobie nawet nagram taki odcineczek właśnie z tym Zniewoleniem, może z takimi taliami metowymi, w sumie nawet chętnie bym pograł.
No dobra, my tymczasem... Bardzo słaba ręka. O, bardzo słaba ręka. Więc no tutaj... Jest to troszeczkę problematyczne. Teoretycznie moglibyśmy grać scenariusz. Hmm. Mamy dwie maszyny, to też nie za dużo, ale zawsze coś tam możemy sobie dobrać. Dobra, rzucimy maxi. Okej, no i tutaj jest bardzo przyjemnie, ale Cosimo jest na końcu. Chociaż no moglibyśmy rzucić Jaskra. No dobra. Zakończymy, dobierzemy sobie na pewno Filipę. O, schowamy sobie bombardowanie i na pewno dobierzemy sobie od razu scenariusz i schowajmy sobie Strażar Dawida. No i dobra, trochę rękę poprawiliśmy. Cosimo jest na końcu, mamy już Filipę, więc no tutaj w następnej rundzie mielibyśmy nawet w miarę soczyste zagranie. Dobra. Ustawimy sobie i Muandrę? Chyba tak. Okej. Teraz. Dobra, no i co my tutaj chcemy zrobić? To możemy sobie zagrać o Neuromancję w coś. Machiny obręczniczej oczywiście mi troszeczkę szkoda. Może po prostu... Nie, to będzie zły pomysł. Dobra, zagrajmy sobie balistę i będziemy się stąd wycofywać. No i dobra, gitara. Spasujemy to sobie. No i zobaczymy. To będzie w następnej rundzie. Czy przeciwnik będzie nie chciał puszować, czy nie? No to może jest jakaś talia pod Colgrimka. Skoro odchudził się z trzech kart. Dobra. No spoko. No i teraz zobaczymy, co nas tutaj czeka. No Filipy oczywiście nie chcę rzucać. Jaskier też mi tutaj za dużo nie zrobi. Scenariusz. Wydaje mi się, że to jest za grube zagranie. On to po prostu spasuje. No możemy mieć problem z machinami, no ale cóż. No gdyby teraz coś wyrzucił, no to powiem. Chociaż wolałbym tą Filipę sobie zachować. Okej, no dobra, no to w takim razie tutaj rzucimy sobie Filipkę. Musi kończyć się przelewem krwi. Rozbijmy tak. Okej. Dobra, no i tutaj gracz spasował. Dobra, wykorzystajmy nasze zagranie. Dobierzmy kartę. Może się uda z Cosimo wyrolować tą, którą wie. Nie, niestety się nie udało. No ale nic, no najwyżej sobie zagramy na scenariusz. Mamy Sieroko. Mamy zakazany rytuał. No może to się jakimś cudem uda. Czy na pewno byśmy chcieli dobrać machiny oblężnicze? Dobra.
Mamy dwie machiny, to mało. Ewentualnie dostęp do trzeciej. Dobra. Odpalmy scenariusz. O wow, przeciwnik grał Sirocco. No to ładnie. No to tutaj nieźle nas przeciwnik załatwił. Nie mamy żołnierza. Ale to jest dziwne, że nie wywalił nam Anny. No właśnie. Ciekawy wybór. Jeszcze Wiewiora wyleciała. No nie za miło, nie za fajnie. Kończy nam się już tutaj zagranka. Ewentualnie posiłki w wieżę. Albo to jest wzmocniony tremusz, zawsze dwa punkty co turę. Później bombardowanko. No tak, będzie chyba najprzyjemniejsze zagranie. Mamy jeszcze 3 punkty, później 2 punkty co turę. No teraz bombardowanie. Może nie będzie aż tak źle. Okej, jest Yennefer. Dobra, czyli zaczyna się. Kiedy z tobą skończę, nie będzie to zbierać. Nas. Okej. Wilberforca mu wywalimy. Dobra. Dobra, jest Triss. Nałożymy sobie krwawionko. Uderzymy. No i bombardujemy dalej. No, tam jest jeszcze Kopernik. No tutaj nic z tym nie zrobimy. Ale niestety wielka szkoda, że kurczę wyrzucił nam ten scenariusz. Miał to Sirocco. Bez Sirocco byłoby zdecydowanie przyjemniej. No i co? No i jego ostatnia ręka to pewnie jest Kopernik. Więc no dobra, wyrzucimy. No i tak, on to Kopernikiem zrobi niestety. No dokładnie, bo to będzie 18 punktów. Kurczę, mało zabrakło. No gdyby nie to Sirocco, tutaj dalibyśmy radę. Ale dobra, no cóż, no zobaczymy jak tam pójdzie na następnej grze. Nie ma się co poddawać, no i zapraszam na kolejną rozgrywkę. Okej, no i Królestwo Północne, Królestwo Północy. Miejmy to za sobą. Taki sam lider, czyli Manerw Okrążający. Aj, będzie ciekawie. Ja już to widzę. Dobra, mamy onej romancję. Mamy Filipę. No i byłby spoko w tym momencie Jaskierk. Wiórka może zostać. Wysłanniczka tak samo. Scenariusza nie będziemy chcieli odpalić. Mamy Jaskra niestety. Nieopanowana moc może staczyć zarówno ciało, jak i umysł.
Musimy to usunąć. Oczywiście. Dobra, jest sztuk mistrz. Dobra, zagrajmy Maxi. To my tam dobierzemy. No tutaj panowie są za daleko. Dobra, więc przetasujemy sobie tę talię. No i będziemy pełni nadziei i oczekiwania na to, że dobierzemy odpowiednią kartę. No okej, to są czarodzieje. No nieźle. Za duża przewaga. Wygramy Filipa. I ewentualnie Cosimo w Maxi Filipem poleci. Dobra. Niestety tutaj został na jednym punkcie, ale wykończymy go z balisty. A nie! Strzelił nam Filipa. Oh no! Okej, tak zrobiłeś, spryciarzu. Tylko proszę nie wyładowywać złości. Ustawmy sobie posiłki. Dobra, my sobie to teraz spasujemy. Dobra, studenciaka to wygnamy oczywiście z wywiórki, więc wywiórka się tutaj przyda. Dobra, jest Cosimo. Machiny oblężnicze jak najbardziej miło. No dobra, ręka nie jest zła, no ale pytanie, czy on w to będzie brnął. No tutaj jednak byłoby miło, gdyby sobie spasował. Okej, jest następny student. My sobie zagramy wywiórkę. Dobierzmy sobie coś. Dobierzmy lepszą machinę. Chowajmy balistę. Ale zur. No to na grubo. Musimy to usunąć. Nie ma innej opcji. I teraz tak. Zabezpieczę sobie 8 punktów. Dobiorę wieżę oblężniczą. Jeszcze mam onej romancję. Więc schowamy teraz wzmocnioną. No i tutaj mamy teraz zagranie za 8 punktów. Dzięki załodze, więc to zawsze jakieś przyjemne tempo by było. Okej, czym przeciwnik nas tutaj będzie chciał zaskoczyć? Gerhard. Nie mamy odpowiedzi. Dobra, więc zagrywam scenariusz. Tutaj sporo poświęcił. No tu może być Sirocco oczywiście. Ile to ma? 3.
No i co? Osobliwe praktyki? Tak. Okay. Jeszcze raz. Musimy zachować neutralność. Za wszelką. Wow. Co to będzie? Co to będzie? To jest spoko zagranie. Tak. Nie no, tutaj chyba już kończą nam się opcje na to, że możemy coś cokolwiek tutaj zdziałać. Tak to widzę. No ewentualnie może nie wiem, jakoś Cosimo tutaj zrobi robotę. No bo tutaj przeciwnik chce nas... Nie, kurczę, no po prostu blokowani z każdej strony jesteśmy. To nie są żarty. Dobra, weźmiemy sobie jaskra. Jest wieża, to nawet spoko. Cosimo. O, dobrze, dobrze, nawet spoko. Pomimo tego, że będziemy tracili ten punkt, no ale nie jest źle. No tu wiadomo, mogłoby być lepiej. Dobra, no i przeciwnik spasował. Kurczę. No i cały problem polega na tym... Też nie, no tutaj straci jeszcze jeden punkt. Dobra, zróbmy tak. Dobra, jest okej. No dobra, no udało się wyrównać. Więc to tutaj krwawienie nam uratowało. Nasz gwintowy tyłeczek. No tylko, że my teraz nie mamy tutaj co grać. No śmiesznie. No dobra, ustawiamy się. Będziemy mieli aż 3 balisty. No chyba, że no teraz poleci jakiś, nie wiem, piorun Alzura. Nie, blokada. Jeśli dożyję. To chyba mamy z onej romancji. Nie no, maszyny musimy wyciągnąć, żeby bombardowanie było jak najbardziej skuteczne. Co? Ile blokad? A masz. No szkoda, kurczę, tutaj by były dobre punkty. Ciekawe co on tam ma. Nie no, to jest bardzo niebezpieczne. Elegancko. Co my tu jeszcze mamy? Balistę! Dobra. Studenciak. Dobra, no to tutaj oczywiście... Dobra, chwila. To jest zagranie za 4 punkty, tu będziemy mieli zagranie za 5 punktów. To to samo. No dobra, no tak musimy zrobić. Tak, no zagramy sobie tą straż. No i co teraz? I czy on zrobi 12-13 punktów? U, lawina Beckera? Nie, nie zrobi. Dobrze, tak!
No kurczę, krwawienie, tak jak powiedziałem, no uratowało nam naszą skórę. No słuchajcie, no deck prezentuje się następująco. No wydaje mi się, że daje dużo fanów, fajnie sobie można porozkminiać. Na pewno spoko jest ta opcja z resetowaniem scenariusza. No i Cosimo, no tutaj Cosimo nam przyniósł dużo szczęścia, no bo no zagraliśmy go wtedy za 15 punktów. Teraz w sumie też no dał nam stosunkowo 8, ten Simlast, no 8, 6 punkt, czyli 11. Więc no można zaskoczyć przeciwnika, można zrobić tempo, no i jak no przekonaliśmy się na własnej skórze, można wyjść z sytuacji, które wydają się już przegrane. A co ciekawe, z tym Nilfgaardem tam naprawdę mało zabrakło. Więc no wydaje mi się, że talia jest fajna do polecenia. Oczywiście no ja to nagrywam jeszcze jak jest stary sezon, zobaczymy co nowy sezon przyniesie, ale wydaje mi się, że wrócimy do niej trochę ją odświeżę, a ja wam bardzo ją polecam, link klasycznie jest w opisie. Ok, dziękuję za wspólny czas i klasycznie miłego dnia, a jeżeli oglądasz to wieczorem, to dobrej nocy. Trzymajcie się, cześć!